Pierwsze uruchomienie sprężarki Rotter z serii VRK. Przedstawiony model ma wydajność 1700 litrów na minutę przy ciśnieniu roboczym 7 bar. Potrzebować będziemy klucza Rotter 32 do przykręcenia zaworu sprężonego powietrza oraz najzwyklejszą benzynę 9,5. Odczepiając gumowe uszczelki i otwierając zabudowę, znajdziemy tutaj pełną dokumentację oraz zawór wylotowy sprężonego powietrza. Przechodząc do wnętrza, znajdziemy tutaj akumulator oraz klemę, którą będzie trzeba przymocować. Normalnie jest ona przykręcona bądź przyczepiona trytytką. Również będziemy potrzebowali narzędzia, aby ją dobrze przymocować. Po zamontowaniu klemy do akumulatora należy uzupełnić zbiornik paliwem. Oraz otworzyć zawór wprowadzający paliwo do silnika. Możemy teraz zamknąć zabudowę. Teraz przejść do panelu, gdzie cały proces uruchomienia silnika się znajduje. Znajduje się tutaj licznik motogodzin oraz zabór ssący, który potrzebny będzie do uruchomienia silnika w niższych temperaturach. Aby uruchomić sprężarkę, włączymy ją na środkowy zapłon i zobaczymy, czy akumulator został dobrze podłączony i czy jest sprawny. W wypadku jest. Przed uruchomieniem trzeba jeszcze zobaczyć, czy przełącznik trybu pracy jest ustawiony na start. Przełącznik ten powinien być zawsze ustawiony na start podczas wyłączania sprężarki oraz jej uruchamiania. Pomoże to spuścić sprężone powietrze, wydłużyć czas eksploatacji oraz kultura pracy będzie większa, jeżeli nie będzie użytkowywana. Pierwsze uruchomienie może trwać nawet 10 sekund ze względu na to, że paliwo musi dotrzeć do silnika od zbiornika, więc troszeczkę trzeba rozdrożnikiem pokręcić na samym początku. Przechodząc do włączenia, wystarczy jedynie w prawo przekręcić kluczykiem. Przechodząc do uruchomienia sprężarki, manometr będzie wskazywał około 2 bary oraz po rozgrzaniu, które powinno trwać około 2 do 3 minut, będzie można przełącznikiem zmienić na tryb work i na tryb pracy. Jako że zawór sprężonego powietrza nie jest zamontowany, nie będziemy tego robić. Po zakończeniu pracy z narzędziami pneumatycznymi czy też urządzeniami należy zamknąć zawór sprężonego powietrza, zmienić z trybu work na tryb start oraz przejść do panelu i przekręcić kluczykiem po prostu w lewo w celu wyłączenia. Sprężarka automatycznie będzie spuszczała powietrze oraz redukowała ciśnienie w zestawie śrubowym. Można usłyszeć takie syczenie. Kiedy syczenie ustaje, to znaczy, że sprężarka usunęła całe powietrze ze swojego układu. To było przedstawienie sprężarki Rotter z serii VRK.